gonna find. And I'm gonna kill. Every. Last. One of them. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur. To jest kolejny odcinek The Last of Us, część druga. Moi drodzy, Eli, mamy kolejną retrospekcję Eli na wypadzie z Michaelem i... Dobra, ruszajmy. I z Joelem. Okej. Za mną, młoda. Chodźmy. Ja jestem Kocur. To jest seria specjalnie dla was nagrywana. Zaraz po premierze, więc jeżeli podobają wam się te odcinki, zostawcie komentarz. Najważniejsze są w tym momencie komentarze. No wiesz, na dwóch biegaczy. Jesse mówi, że całkiem nieźle sobie radzisz w czasie grupowych patroli. Okej. Okay. Polecił cię nawet do patrolowania w parach. Myślę, że jesteś jeszcze ciut za młoda. Mało kto strzela tak dobrze jak ja. Mam też większe doświadczenie niż większość nowych rekrutów, słuchaj, którzy... jeśli myślisz, że jesteś gotowa, ufam ci. Okej. Okay. Dzięki. Ale zrób coś dla mnie i zacznij od krótszych klas, dobra? Okej. Okay. Patrz, jak się na nich czujesz. W porządku. Pamiętasz jeszcze to... dzikie światło gwiazd, które tak lubiłaś? No. Znaleźliśmy z Tomim kilka numerów, kiedy sprawdzaliśmy szkołę. Spodobały ci się? No wiesz, to nie do końca mój klimat. O, Darby zorganizował komiksy. Ale stary jest dosyć... jest dzika. A to jak załatwiła kapitana Ryana w ostatnim starciu? Tak, no wiesz, totalnie sobie zasłużył, ale... no i ucieczka, to był fajny zwrot akcji. Zabawny jesteś. Oni mają bardzo fajną relację. On ewidentnie traktuje ją jak córkę. Ale nie mówi tego głośno. Ona go traktuje jak ojca, też tego głośno nie mówi. To tak ich życie połączyło. Rewelacyjnie to jest wymyślone. No dobra, zostawimy tu koniki. Jest to. Tylko bądź grzeczna. No, okej. Okay. Jest i sklep muzyczny. A, idziemy po struny, dobra. Zapomniałem, że... bo przecież Ali się struny w gitarze zużyły. Podsadzić cię? Dam radę. A tam chyba wyżej już będziesz miał podsadzić. Tędy chyba nie damy rady. Co? Trochę zapadło. Cholera. Kiedyś dało się tędy przepłynąć. Za mało wody. Teraz? No, jeśli chcesz, możemy spróbować przez ten hotel. No jasne. No to idziemy spróbować przez hotel. Dobra, tutaj jest wejście od tej strony. Może tu? O, tu są jakieś drzwi. Dobra. Spróbujmy przez hotel. Cholera. Chyba coś mam. No ja bym mógł na się spróbować. Że się zmieścisz? Zaraz spróbujemy, czy się zmieszczę. Sprawdzić. No dobra, próbuję. Ostrożnie. Co? Przeszłam! Poczekaj! No dobra. Dobra, weźmy butelkę na wszelki wypadek. Szmata. Jest tu coś w ogóle? Szukam. Niczego nie widzę na razie. Na razie niczego nie widzę. I też niczego nie słyszę, więc... o, wpuśćmy go. W pierwszej kolejności. O, dzień dobry. No cześć.
Pod wrażeniem? Nie. Jesteś za chuda. Musisz więcej jeść. Nie ma za co. No dobra, obejrzmy tutaj sobie. Możemy znaleźć trochę leków, podejrzewam. Apteczka, proszę bardzo. Zaraz, dar. Pociski do pistoletu. Przerażające miejsce. Chyba widzę przejście, ale są zarodniki. Czyli są i obcy. Muszę. Musisz. Sami. A jak na kogoś wpadniemy? Musisz. Ej, dobra. Są zarodniki, więc pewnie będzie i ten. Będą jacyś... Musisz być ostrożna. Jak przestaniesz nosić maskę młoda, to w końcu wydasz się przed kimś postronnym. Nie ma mowy. Nikomu nie mówiłaś, prawda? Jessiemu, Dinie, czy... Oczywiście, że nie. No właśnie. No Dina się właśnie dowiedziała. Tutaj mamy problem trochę. Dobra, tu częściej, szmatki. Więcej zarodników. O, tutaj się jakiś rozłożył. Patrolowaliśmy tylko ulicę. Teraz myślę, że to był błąd. Może. O, mogę tam przejść. A, próba pociski do pistoletu. Okej, warto było sprawdzić. Butelka. I nic więcej chyba, nie? Żel, nie strasz mnie tak. Na pewno są kolesie gdzieś także. O. Dobra, rura się przyda. Jakiś dokument. Może to ktoś po prostu umarł i się porozkładał. No właśnie, Jar poszedł oglądać te. Ślady po kulach są dość stare. Ktoś go załatwił. Ostatni patrol? Nie wiem. To ktoś znaczył? Nie. Z Jackson zniknęli tylko ci nastolatkowie w zeszłym roku. Ten jest za stary. Pewnie tu zabłądził. Wtedy. No dobra. To teraz tutaj. O, są jednak. Jesteśmy na patrolu, nie? Dobra. Załatwmy ich. Ja pójdę tam tego zdejmę. A i zobaczyli go. A kurde, zapomniałem, że biegaczy nie można zabić z tego. Biegacza trzeba było zabić w pierwszej kolejności. Mam na imię Kuba, miłego wieczoru oraz live. O co chodzi w tej grze? A i pozdrowisz moją całą rodzinę z okolic Krakowa. 8 zł. Pozdrawiam całą twoją rodzinę z okolic Krakowa. Gra to jest historia Eli,
dziewczyny, która przeżyła. Katastrofę biologiczną, apokalipsę. No właśnie, daj się. Jak najbardziej pozdrawiam całą twoją rodzinę. Dobra, Charlie, pozdrawiam z pistoletu. Kolejni zarażeni! Zgotuj się! Dobiegasz! Przed tobą! Dobra! Jerry wszystkich wystrzelał, także no, nie muszę się za bardzo przejmować. Nie ma ich tu zbyt dużo żywych. A mam rurkę lepszą. Nie, to jest jakieś koło drewna. No dobra. A Joel sobie tutaj dał radę całkowicie. A tu jest kij baseballowy. Lepiej kij baseballowy. Dobra. Zaraz, Joel, poglądam. Spokojnie. Na górze! Pierwsze piętro! Mamy klikacie! Zlele! Zlele! O, tych dwóch klikaczy zrobiłem. Joel porobił tych. A i znowu klikacz mnie złapał, no. Jest ich więcej! Nie potrzeba tego klikacza w pierwszej kolejności zrobić, bo to... Ej, oni tak szybko biegną. Znajdźmy jakieś takie miejsce. Może tu się schodzi. Dobra. Tu się ustawmy. No, tak było chyba bezpieczniej, nie? Na odległość. Chyba się udało. Chyba tak. Dobra robota. Dobra, może odpuścimy na dziś szukanie tych strun? Wyjęłaś mi to z ust. Wydaje mi się, że musimy iść do przodu. No dobra, to chodźmy. Chcieliśmy się dostać do sklepu muzycznego. No ale właśnie, musimy się przedostać przez stary hotel, żeby się tam dostać, więc... To się może udać. Idę za tobą. No, wbijaj. Bo tu się coś na pewno stanie. I
mówiłem, że tu się coś stanie. Ile musimy w niego wsadzić tych pocisków? Ajajajajaj, tam był jeszcze jeden. O, no, spróbujemy go zrobić tak. Joel, jedno z drugiej strony. Wow, on mnie popnął. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Wow. A czy nie można mu się dać złapać w ogóle? No dobra. Dobrze wiedzieć. Ale mnie złapał skubany w drzwiach, no. Chciałem wejść do pomieszczenia, ale tam się schować przed nim. A on tam w drzwiach mnie chycił, skubaniec. Jeszcze raz. O, niech Joel sobie go gania. Ja sobie to pomieszczenie wyczyszczę. Za blisko. Ajajajajajajaj. Tu musi być jakiś jeszcze numer. Puść mnie! Jezu, jak go ten Joel porobił. No. Żeby mi to było przez ostatni raz. Ach, cholera. Mało brakowało. No, ale daliśmy radę. No daliśmy radę, ale było blisko. W porządku? Poza tym, że się zestarzałem, nic, czego nie dam rady odezwać. Wynośmy się stąd.
No, zdecydowanie myśmy się stąd wynajęli. Teraz może jeszcze jakieś resztki. Co robisz? A co, jeśli w środku są ze dwa purchlaki? Damy radę. No właśnie, a co jeśli w środku są ze dwa purchlaki? Ciągniemy karabin. Nie ma zarodników. Czyli jest chyba czysto. To było coś, nie? Rzadko jest purchlak. Co? Jesse i Dina chyba się postrają, jak o tym słyszą. W ogóle co z nimi? Są razem, tak? No, powiedzmy. A co? Słyszę, jak Jesse o tobie mówi. Nie, tylko się z Jessem przyjaźnimy. No, ja mam niezłe oko do takich rzeczy. No. Aha. Żebyś się nie zdziwił. Mamy tu mnóstwo materiałów na apteczki. Tylko nie za bardzo mam pociski, nie? Uzbrojenia nie mamy za bardzo tutaj. A może nie będzie nam już potrzebne. Tędy? Spróbujmy tędy. Dawaj, Jar. Dasz radę się przycisnąć? Dam radę się przycisnąć. Ja nie dam. Widzisz co to? Co? Okej. Dzięki. O, o. Hej, Joel. To ktoś od nas. To chyba oni. Ci, co zwiali w zeszłym roku. No, z naszej tej... Z naszej osady. Ci, którzy się wydostali. Masz rację. Jackson to cudowne miejsce, ale mieliśmy już dość opowieści o tym, że wszędzie indziej ludzie cierpią. Chcieliśmy ratować życie. Mieliśmy dobre intencje. Nie minęła godzina, jak wpadliśmy na hordę. Pogryźli nas. Postanowiliśmy pożegnać się z życiem, zanim się przemienimy. No proszę. Powiedzcie naszym najbliższym, że nam przykro. Adam i Sydney. No właśnie, uciekli z wioski i przeżyli godzinę. Cóż, trudno. Nie potrafię, jestem tchórzem. Adam. Wiesz. Gdyby tylko byli odporni. Słuchaj. Chodźmy po Tomiego, a potem zabierzemy te ciała do Jackson. No nie Michael, tylko Tommy. No właśnie. Ty zabrałeś mnie ze szpitala świetlików. Powiedziałeś, że takich jak ja jest więcej. O kurde. No, tak mi powiedzieli. Nigdy nie spotkałam nikogo odpornego. A ty? Może się z tym kryją. Jak ty? A? Wierzysz w to? Czyżby Eli się połapała troszeczkę? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Przemierzyliśmy cały kraj, żeby trafić do świetlików. Chciałam im zadać tyle pytań. Dlaczego zabrałeś mnie stamtąd, gdy byłam nieprzytomna? Prowadzili te swoje badania,
I gdy zobaczyłem, że nic z tego, postanowiłem cię zabrać. Skąd wiedziałeś, że nic z tego? Może gdybyś dał im więcej czasu, wpadliby na jakiś trop. Eli. Lekarstwa nie ma, okej? Nie mogliśmy niczego zrobić, żeby pomóc tym ludziom. Proszę. Wiem, że chciałabyś, żeby było inaczej. Sam bym chciał. Ale nie jest. Zabierzmy te dzieciaki do ich rodzin. Czy może chcesz jeszcze coś przegadać? Świetnie. Chodźmy. Ja myślę, że Eli się domyślała. Od któregoś momentu, co Joel zrobił. Jesse odpłynął. Ej, ja to zrobię. Jest w porządku. Czemu mu nie powiedziałaś? Kiepski moment. Gotowe. A co z tym? Znalazłaś coś? Właściwie to tak. Abby? Nie. Ją, Norę. Jej jednostka wysłana do szpitala. Miej zabrać zapasy czy coś. Szpital. Czy mamy następny cel? Tak. Co, chcesz tam iść teraz? Tak, mamy trop. Ale poczekaj trochę, chociaż aż Jessie odpocznie. Ona nie będzie czekać. Eli. Wiemy, gdzie jest. Może Tommy też to wie. Co? Nie, nic. Świetnie. Możesz mi pomóc z drzwiami? Dobra, jeśli pójdę Route 5, powinnam dotrzeć do szpitala. No dobra, jesteśmy na drodze 5, jak widać na znaku. I myślę, że to jest idealne miejsce, żeby się pożegnać. Moi drodzy, zostawcie łapkę, zostawcie reakcję. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.